No okej, okay. Tu Remek, witam Was, pozdrawiam serdecznie, życzę też miłego wieczoru. Chciałbym dzisiaj taki fajny temat puścić, Krzyśka Kononowicza. No bo tutaj tego, jeden widz sam wyzwania, że tam przesłał paczkę na szkolną, dlatego właśnie apelowałem, żeby tam po prostu paczek mnie nie wysyłać i tego. I tutaj dla Krzyśka dziękuję za jego szczerość. Że jego poświęcenie, też prawdopodobnie z tym, co się orientuję, to że ja się wybiłem na jego grzbiecie, to ja w sumie przyznaję, że ma dużo racji, no dzięki jemu za to, nie, no bo w sumie jakby on mi w tym pomógł, nie, no to może nie do końca świadomie to zrobił, ale w każdym razie wyszło to dla mnie na dobre. Czyli pozdrawiam Ci Krzysiu jeszcze raz. I tego, i naprawdę dziękuję Ci za to, że tego, że jakbyś mi pomógł z tym wszystkim, nie? No bo tak, no ty, tak samemu to by było dla mnie ciężko, nie? Ale przy Twoim udziale, przy Majora w udziale, samo też pozdrawiam Cię, Major. Nie wiem, gdzie Ty w tej chwili przebywasz, bo różne pogłoski chodzą, ale w każdym bądź razie, jakbyś skończył rozmowę z wybiórkami, to tego, to może obejrzysz tego TikToka, to ten też gdzieś po mojej stronie. No i tak zapraszam do oglądania dalszych odcinków. Też będą filmiki na YouTubie oczywiście, na Instagramie by się pojawiać. No na razie tak zaczynamy jakby od początku małymi kroczkami. No zobaczymy, to czas pokaże, jak to się wszystko rozkręci. No ale jednak chwilę obecną jest naprawdę super. Super, bo z tego co obserwujemy, to naprawdę jest oglądalność bardzo duża, nie? I to kilka dni po prostu. Gdzie może też dużo osób jeszcze nie wie, że tego, że właśnie mamy filmiki swoje na TikToku, na Instagramie, no teraz już znowu jeszcze raz się powtórzę, że na YouTubie będą też filmy wstawiane. No mam nadzieję, że jakoś się rozkręci i będziecie też nas oglądać, że spodobają się Wam nasze filmy, bo ciutkę inaczej po prostu chcemy to prowadzić jak na tym, jak na Mlecznym Człowieku. Po prostu to już Mleczny Człowiek to odchodzi jakby zapomnie. No to teraz nowe tematy. Na pewno dużo będzie więcej filmów w plenerze niż w domu. No bo to też, jak już niektórzy tego mówią, że po prostu takie w kółku samo to jest trudne.